Cześć, Marta, ojciec mówi. Już jestem w kraju. Tato, ja czekam na ciebie, przecież miałeś już być. A co ja zrobię, jak chłopi zablokowali granicę? No nic, ale mogłeś zadzwonić. To ja wychodzę z Zyziem, zaprosił mnie. Marta, w dniu urodzin, no i tak dalej. Wiozę ci piękny prezent, ale nie pytaj jaki. No i w ogóle, kocham cię. A dokąd idziecie? Do jakiejś dyskoteki, ale muszę do niego zadzwonić. Nie, może Zyga zabierze cię do kawiarni, albo zaproś go do nas. Nie chcę, żebyś chodziła do dyskoteki. O, tato, no... Obiecaj mi, że za mnie pójdzie. No dobrze. To pa. Pa. Jest jeszcze blokada przed Pniewami. Musisz skręcić w 309 na Nowy Tomyśl. Poprowadzę cię bocznymi drogami. Co się dzieje? A gdzie do diabła jest policja? Cała policja ich pilnuje. Michał, uważaj jakby co. Na drogach nie ma pół radiowozu. Ja ci nie pomogę. Kierowniku, jak z tej krzyżówki wyjadę na szosę? Tam się nie wyrobić z tobaką. Dalej będzie bakułek Kolonia, a woźnik o tartaku w prawo. Widział pan blokadę? Pod Pniewami jest. Jadę tam. Makówek? Przyjechałeś do mnie? Nie, przejeżdżałem przypadkiem. Wszędzie blokady. I zatrzymałeś się przy tartaku? Właśnie. Skoro tak, to zajdź do mnie. Mieszkam tu obok. Nie wiem. Ja też nie wiem, ale skoro się zatrzymałeś, a ja wyszedłem, to... Słuchaj, Michał. Mogę tak do ciebie mówić? Jasne. Robert opowiedział mi wszystko. Wiem, że nie może sobie wybaczyć tego wypadku. Proszę cię, pomów z nim. Piękny. Ożeniłeś się. Gratuluję.
Ja się nie ożenię. Muszę już jechać, przepraszam. A co u mojej chrzestnej córki, jak się ma? Jak się czuje? Dzisiaj ma urodziny. Kończy 16 lat. Minął termin. Jaka forsa? A to nie ty. No to nie bój. Zostaw mnie!
Zabierzcie to ścierwo. Pałka, zabierzemy do dzierówek, do lasu. Gdzieś ty jeździł? Polowali na mnie. Powiedziałeś, żebym sobie radził sam. No to pojeździłem. Słuchaj, twoje rajdy dawno się skończyły. Teraz jesteś kierowcą w firmie i lepiej, żebyś o tym pamiętał. Coś ty, Kaziu. Ocaliłem ciągnik i ładunek. To mało? To mam jak ty całe życie wystawiać dupę do bicia i bać się własnego cienia? Ty pomyśl o premii dla mnie. Dobra, kozaku, nie kłócimy się. Przecież się nie kłócimy. A, jeszcze jedno. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko twojemu synowi. Szczerze. Cieszę się, że nasze dzieci się spotykają. Tylko powiedz mu, żeby nie zapraszał Marty do dyskoteki. Ona jest za młoda. No.
Nie, nigdy. To co pan wie o córce? Towarzystwo, zainteresowania, lubiła się bawić, wychodziła z domu, może miała jakieś sympatie. Ostatnio chodziła z Zygą. Z Zygmuntem Oleszką. W dyskotece była chyba pierwszy raz. Chyba? Czy tej dyskoteki nie można wziąć pod obserwację? Zrobić rewizję, przesłuchać obsługę? Przecież to się stało w dyskotece. Chyba w to pani nie wątpi. Proszę pana, moja prywatna ocena jest nieistotna. Mogę pana uspokoić. Policja od dłuższego czasu prowadzi obserwację tego lokalu. W jakiejś innej sprawie? Sprawa Marty jest mniej ważna i może popsuć tamtą, tak? Sprawa Marty jest fragmentem całości. Bardzo ważnym. Być może najważniejszym. Musimy czekać, aż pańska córka będzie w stanie zeznawać. To wszystko. Dziękuję bardzo. Gratuluję pani, prokurator. Dziś mnie pani oskarżyła i wydała wyrok. Surowy, przyznaję. Ale po części słuszny. Odniosłem nawet wrażenie, że sprawiło to pani przyjemność. Jednak o jednym pani zapomina. To nie ja skatowałem swoją córkę. I mam alibi. No cóż, sprawa stoi w miejscu, ale pani ma pogląd. Nie sprawdziłeś, czy żyje. Nie, nie jestem lekarzem. Jeszcze Kessler. Dowiedział się. Stary baran wie wszystko. Ale ja się dowiem, kto kabluje. Ja cię kręcę. Musisz tu robić striptiz, nie widzisz nas? Przecież w domu się nie opalę. Ale nie przeszkadzacie. Kurde, Juras! Ty to nie możesz narzekać. Zamknij się. Chodź do środka. Pan Kessler poprosił mnie o pomoc prawną i ewentualną obronę panów, gdyby sprawy przybrały niekorzystny obrót. A mogą? Oczywiście. Zrekonstruujmy fakty. Teoretycznie nie można wykluczyć domniemania. Zgłaszaj. Niech pan powie normalnie, co mamy zrobić, jak będzie jakiś syf. Dobrze. Poszkodowana Marta Kort leży w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Może się okazać, że rozpozna panów jako sprawców. Grozi wam, na moje rozeznanie, 10 lat więzienia dla każdego. Przy okazji wyjdą różne inne sprawy, jak to zwykle bywa, to powiększy wymiar kary. Czy to jest zrozumiałe? Po pierwsze, każdy z panów musi mieć żelazne alibi, to nie żadne głupoty typu kino czy imieniny wśród kolegów. To mają być rachunki hotelowe z innych miast, spotkanie z kimś ważnym, zabieg w szpitalu. I to szybko, jest bardzo mało czasu. Pan nie może nam tego zmajstrować? Wykluczone, ja zakładam, że alibi jest prawdziwe. Trzeba je tylko dobrze udokumentować. Skąd ten pośpiech? Ze względu na ojca tej dziewczyny, on nie popuści. Po drugie, dyskoteka musi być absolutnie czysta. Żadnych incydentów w pańskim stylu. Jakich incydentów? Pan wie, jak pana nazywają pracownicy? Jebus. O, ugryzł mnie. Po trzecie, lokal zostanie wystawiony na sprzedaż. To ostatecznie zlikwiduje podejrzenia w sprawie tych nielegalnych transakcji, o których mówiłem wcześniej. Powinniście panowie spodziewać się wezwania do prokuratury w każdej chwili. Pan Jerzy ma mój telefon. Żegnam. Za co 10 lat? Jak dziewczyna skojarzy, towar na stole leżymy. A pan do kogo? Tu leży moja znajoma, Marta Kort. Czy jesteś przytomna? Nie, ale tutaj nie wolno wchodzić. Chciałbym tylko spojrzeć, na chwilkę. Dobrze. Proszę dalej nie wchodzić. Dziękuję. Jesteś w szpitalu. Miałaś wypadek. Kto to? Pan jest lekarzem. Opiekuje się tobą. Mówi, że źle widzi, doktorze.
Boli? Nie, ale chcę mi się spać. To dobrze, śpi. Myślę, że zaburzenia widzenia są przejściowe. Dzień dobry, pani, mówi Michał Kort. Pamięta mnie pani? Chcę pani powiedzieć, że moja córka odzyskała przytomność. Może ją pani jutro przesłuchać. Zadzwonię do pani rano i powiem, czy lekarze się zgadzają. Tak, proszę pani, wydaje mi się, że mam serce i sumienie. No to już pani sprawa, żeby było formalnie. To nawet tego pani nie umie załatwić. W takim razie oświadczam, że jutro wezwę notariusza, a przy okazji złożę zażalenie, że pani odmawia przesłuchania. Proszę mnie połączyć z inspektorem Hoffmanem. Dzień dobry, panie inspektorze. Chciałabym jutro w szpitalu przesłuchać Martę Kort. Marto, to jest pani prokurator, o której ci mówię. Jak się czujesz? Dobrze. No, w porządku. Ale krótko, pani prokurator, i proszę uważać. Cześć, Marta. To jest pani psycholog. Jeżeli nie zechcesz nam opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, to zaraz wyjdziemy. Możesz też w każdej chwili przerwać. Zgadzasz się? Teraz nie będę ci zadawała pytań. Możesz nie mówić. Pokażę ci trzy zdjęcia. Kiwnij głową, jeżeli to oni. Potrzebny pan nalewał na przesłuchanie. Właśnie teraz. Zrobilibyśmy to po swojemu. Dziewczyna by wydobrzała. Łatwiej byłoby jej o tym mówić. Łatwiej? Nic już nie będzie łatwo. To tak jakbyś nagle oślepł. Jesteś już kimś innym. Całe życie, każdy jego fragment jest już inny. Współczuję panu. Nic nie rozumiesz. Zrobię wszystko, żeby ona zapomniała, ale ona nie zapomni. Może wybaczy, bo to ludzkie. Ale nie zapomni, bo to też ludzkie. A ja nie wybaczę. To jest skurwysyny, którzy ją zdeptali. Nie mają prawa żyć. Odbieram im to prawo. Nie jest pan sądem. Ojcem jestem. Dobrze się stało. Ma pan wspaniałą córkę. Damy Marcie ochronę tu w szpitalu, ale potem ją przeniesiemy. Dlaczego? To sprawa bardziej złożona. Wkrótce przyjdzie tutaj policjant. Niech pan pójdzie do domu i odpocznie. Tak. Nie mylisz się? Przecież to jest tylko kierowca. Sprawdź go. Natychmiast. Pamiętam numer konta. Dobra, wysyłam chłopaków. Na razie.
Michał Kort. Dzień dobry. Cześć, Zyga. Możesz coś dla mnie zrobić? Dobra. Masz jakiś znajomy w tej dyskotece? Dowiedz się, kto jest jej właścicielem. Tylko nie ryzykuj. Proszę pana, telefon. Do mnie? Tak. Halo? Mówi Kort, dzwonię ze szpitala. Proszę pani, tutaj nie ma żadnej ochrony. Nie wiem. Nie wiem, kogo mam spytać. Pielęgniarek też nie ma. Ja nie odwołałam. Co się stało? Dobrze, sprawdzę to. Ale może niech pan tam zostanie, co? Oczywiście, że zostanę. Aha, jeszcze jedno. Proszę pani, chcę pani powiedzieć, że byłem dzisiaj śledzony. Nie wiem przez kogo, ale domyślam się. Może to tylko przypadek. Aha, jutro na przesłuchanie wezwałam tych rozpoznanych przez pana córkę. Halo? Halo? Panowie, a wy dokąd? Awaria na Ojomie. Martusiu, Martusiu, musisz mi pomóc. Musimy stąd szybko wyjść, dobrze, kochanie? Pomóżcie się ubrać, dobrze? Byli oni. Marto, chcę, żebyś mi opowiedziała. Proszę cię. Ale nie o sobie, nie. Nie o tym, co się tam stało z tobą. Tylko co widziałaś, to bardzo ważne. Może w ich zachowaniu było coś dziwnego. Nie wiem, o co pytać. Szarpałam się. Później rzuciłam w nich taką małą walizką i rozsypał się biały proszek. A później mnie bili.
spróbuj zasnąć. Już niedługo dojedziemy. Szybko przyjechałeś. Nie miałem jej gdzie zostawić. Tu jej nie będą szukać, chociażby... No wiesz dlaczego. Nie miałem innego wyjścia. Zasnęła. Idźcie się przejść. Może powinieneś zostać jakiś czas. Odczekać, aż sprawy się ułożą. Nic się nie ułoży. Oni chcą zabić Martę. Nie mam na co czekać. Co, ty chcesz wyręczać policję? Może nie chcę, ale to w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia. Chciałem ci podziękować, Michał, że zwróciłeś się właśnie do mnie. Po tylu latach. Wtedy... Nie rozmawiałem o tym. Ale wtedy też nie chciałeś o tym rozmawiać, a dzisiaj... Chcę, żebyś wiedział, że między mną i Ewą nic nie było. Chciała zostać twoim pilotem. Poprosiła mnie, żebym ją nauczył. To miała być niespodzianka. Pojechaliśmy na Mazury i stało się. To już się nie odstanie. Ważne, jacy jesteśmy dzisiaj. Dziękuję ci, Robert. Jest pan podejrzany o usiłowanie zabójstwa i o gwałt. Zgodnie z artykułem 175 Kodeksu Postępowania Karnego, pouczam pana o prawie odmowy odpowiedzi na pytania, które mogłyby pana narazić na odpowiedzialność karną. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w dyskotece Crash 22 maja bieżącego roku. Był pan wtedy w tej dyskotece i mógł brać udział w powyższych wydarzeniach. Proszę wyjaśnić, co panu wiadomo w tej sprawie. Absolutnie nic. W tym czasie byłem w Sopocie, pani prokurator, w interesach. Spotykałem się z ludźmi, którzy mogą to potwierdzić. Na korytarzu czeka mój adwokat, ma wszystkie rachunki hotelowe i dokumenty. Ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie. Się nie zatrzymuje, panie mecenasie. Nazywam się Michał Kort. Jestem ojcem tej zgwałconej dziewczynki. Niech pan się nie przejmuje, nic panu nie grozi. Powiem krótko, wiem wszystko o dyskotece, o narkotykach. Wiem też, kto jest jej właścicielem. Powiedz mi, że mnie to może nie interesować. Ale Kesslerowi powinno zależeć na tym, żebym nie ujawniał tych brudów. Niech pan mu to powie, dobrze? A, jeszcze jedno. Tamci trzej będą ukarani. Ja dotrzymuję słowa. Zawsze. Sprawdź go.
znajdą. Żarty się skończyły. Ty, co ty wyprawiasz? Chcę rozwodu. Co, znowu to samo? Idź spać, my trzeźwiejesz to pogadam. Masz się wyprowadzić i to zaraz zamknę się ze strony. Wynocha! Tylko spróbuj mnie uderzyć. Ojciec mi wszystko powiedział o tej dziewczynie i o innych, ty zboczeńcu, ty. Nie rozumiesz, twój stary chce nas skłócić. Nigdy mnie nie lubił, nic się nie stało, idź spać. Gówno prawda, Jebus mówią o tobie, Jebus! A ty się nie puszczałaś? Nie korzystałaś z innymi? Co? Jebus! Pan Kessler wyjechał, ale prosił, żebym pana przyjął. A z nim chciałem gadać, nie z panem. Ja go reprezentuję we wszystkich sprawach, także rodzinnych. Upoważnił mnie także do wyrzucenia pana na zbity pysk. Teść ci ostro pogrywa, co? Takie są reguły. Dobra, przejdźmy do sprawy. Żona chce się ze mną rozwieść. Ojciec ją podpuszcza, ja w rozwodzie nie mam żadnego interesu. Rozwód tak czy owak będzie przeprowadzony. Pan nie był dobrym mężem, ale podział majątku będzie sprawiedliwy, bez orzekania o winie oczywiście. Pan na tym wiele skorzysta, więc o co panu chodzi? W trakcie rozwodu mogą być różne brudy, które obciążą nie tylko mnie. To marny pomysł. Po pierwsze, pan zwałcił dziewczynę i to już jest powód do rozwodu. Pańskie alibi mogę obalić w ciągu sekundy. I to pan będzie siedział. A rozwód się odbędzie. Zapewniam pana. Może i tak. Oczernie Kesslera. Powiem, że byłem jego prawą ręką. No i? Dużo wiem o przeszłości Kesslera. Pójdzie do pudła i będzie skończone. Do czego pan zmierza? Rozwód za dyskotekę. Transakcja na papierze, wypłacicie rachunki, podatki, potraktujecie to jako prezent. No to się patrzysz. Twoja szkoła. To rzeczywiście przekracza moje kompetencje, ale powtórzę wszystko panu Kesslerowi. Co do słowa. Mówi Michał Kort. Chciałem się z panią zobaczyć. Ja wiem, która jest godzina. Nie mogę jutro. Jutro będzie za późno. Pod pani drzwiami. Co pan wyprawia? Muszę z panią porozmawiać. To bardzo ważne. Mnie nie jest do żartów. Ale nie tutaj. Nie mogę w prokuraturze ani przez telefon. Tylko tutaj. Proszę pana, ja nie mogę z panem spotykać się prywatnie. Proszę pani, życie Marty jest zagrożone. Chce pani posłuchać, co mam do powiedzenia, czy mam stąd odejść? Pani wiedziała, że w tym są narkotyki i że stawką jest życie Marty. Powiem pani, bo wierzę, że pani jest uczciwa. Moje doniesienie na policję o zniknięciu córki. Tylko ja i policja wiemy o chłopaku Marty. Kilka godzin później zostaje on zastraszony. Zmienia zeznania. To panią wyklucza. Ktoś odwołuje policjanta ze szpitala. Kto to mógł zrobić? Tylko jego przełożony, ktoś z policji. Po trzecie, ktoś mnie śledzi. We własnym mieszkaniu dostaje w głowę. Znikają moje dokumenty, jakieś prywatne kasety. Szukają dalej Marty. I wreszcie po czwarte, w jaki sposób oni tak szybko mają żelazne alibi? Czy ja bredzę? Mam manię prześladowczą. Oni mają wtykę w policji. Był nacisk, żebym wydała nakaz aresztowania pana. Aresztowania mnie? Pana. Naraził pan życie córki, utrudnia pan śledztwo. Nie wydała nakazu. Pani jest w porządku, ale pani już nic nie może zrobić. Jak to nic? Może pani ich teraz zamknąć? Nie mogę. Nie ma podstaw. Ale ja mogę. I teraz wiem, co mam robić. Cześć. Dzwoniłem do ciebie parę razy. Daj mi klucze od samochodu Janusza. A po co ci teraz? Prezes wraca pojutrze, może potrzebować. No właśnie chcę mu przygotować wóz do treningu. To wszystko się źle skończy. Po co mu pomagasz? To nie będzie kierowca rajdowy. Paziu, nie trzęś portkami, to naprawdę nie twoja sprawa.
Nie grzeb się, nie będziemy tu moknąć cały dzień. Bo ci złamie rękę. Usiadaj, Gnoja. Tyłem. Ręce do tyłu. Pręknij. Nie ruszaj się. Rany boskie, o co chodzi? Dobra. Teraz mów wszystko, co wiesz o narkotykach w dyskotece. Kto, ile i nie śpiesz się. Kurwa, ja nic nie wiem. Co pan robi? Proszę, proszę. Powiedz, ciąg dalszy nastąpi. Mów. Ciąg dalszy nastąpi. Oni mnie zabiją. Oni mnie zabiją. Jak w rosyjskiej ruletce. Może tak. Może nie. Przekaż to jutro 9 rano na policję. Ale nie sam, znajdź jakiegoś posłańca. To jest bardzo ważny, niebezpieczny materiał. Zaadresuj bardzo pilnie. Sprawdź się. Gwarantuję, a co z Martą? W porządku, zbywaj się. Radzę wam dobrze, żeby wszyscy opuścili dyskotekę. Żartów ci się zachciało, Gnoju. Zaraz cię namierzę, to inaczej będziesz śpiewał. To nie są żarty. To jest nasze ostatnie ostrzeżenie. Juras będzie wiedział. Tu nic nie ma, szefie. Spadamy. Tak jak mówiłem, panowie, fałszywy alarm. Powtórz dokładnie, co powiedział. Radzę, żeby ludzie szybko wyszli. Nie żartuję, ostatnie ostrzeżenie. Juras będzie wiedział. Macie mało czasu. O bombie ładunku ani słowa? Nie, nic. Coś mnie tu zastanawia. Niby fachowo, ale przeważnie mówią o rodzaju zagrożenia, o wybuchu. To chyba amator. Ale może być groźny. Kto tu zajmuje się bezpieczeństwem? My. I jeszcze Pałka. Jaka Pałka? Zdzisław Kaczor. A gdzie on jest? Chory. Chory. Od kiedy? Sprawdź to. Były kłopoty z konkurencją? Jakieś pogróżki? Ojciec tej dziewczyny, rozumiesz? Kort, on się przepieprza. To możliwe. Lokal jest łatwym celem ataku dla amatora. Nie pieprz! Wpadłeś na jej ślad? Jeszcze nie. To bardzo trudne. A muszę działać po cichu. O, półoficjalnie. A facet z tej kasety? Dawno przerwane kontakty.
Ten gość zabił Kordowi żonę. Kurwa, no! Rusz dupę, to jest też twoja sprawa! A co ja, kurwa, robię przez cały czas? Zresztą mają nas na oku. To nie te czasy. A przebijaj się forsą. Co do fors? Po 10 baniek dla chłopaków. Ile? A co myślisz? To stara gwardia. Emeryci, ale najlepsi. Wiedzieli, co ryzykują. Daj się po forsę. Pałkę pobili przed domem ojca. Nie wie, kto to zrobił. Widzisz? To jest jego robota, poluje na nas. Ty, ile mamy kasy? Panowie, to od baru. Panie Ober, coś pan. Alkohol przyjmujemy tylko w lekach. Dzwoniłem do bazy, jest zapisany na kurs do Niemiec. Może chce prysnąć z dziewczyną? Przecież mamy jego paszport. Na wszelki wypadek, Kafer, sprawdź tę bazę. Daj mu klucz od Merca.